Cześć, z tej strony Jan Brac, a to jest kanał BizPanel.pl o dotacjach i biznesie. Dzisiaj przyjrzymy się dofinansowaniom, które są kierowane dla osób powracających za granicę do kraju. Z roku na rok liczba powracających Polaków do naszego kraju rośnie. Czy zdajesz sobie sprawę, że nawet co szósta osoba powracająca z Niemiec ma zamiar założyć własną działalność gospodarczą, a z Holandii i Wielkiej Brytanii nawet co dziesiąta? Czy istnieją instrumenty, które pomogą wesprzeć przedsiębiorczych Polaków wracających za granicę? I właśnie o tym dzisiaj będzie poświęcony materiał. Zacznijmy od tego, że osoby powracające do naszego kraju mogą starać się o rozwiązania bezzwrotne i zwrotne. Wśród bezzwrotnych dofinansowań znajdziemy dotacje z Urzędu Pracy, dotacje PFRON dla osób niepełnosprawnych, dotacje unijne oraz dofinansowania z lokalnych grup działania. Kolejnym instrumentem, który przeznaczony jest do wspierania przedsiębiorczości wśród powracających Polaków, jest także rządowy program Wsparcie w Starcie. Przejdźmy do omówienia głównych cech charakterystycznych poszczególnych dofinansowań i także preferencyjnych pożyczek. Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla osób powracających z zagranicy cechuje się przede wszystkim szybkim terminem, w którym mogą otrzymać wsparcie, a także stosunkowo nierozbudowaną procedurą w stosunku do pozostałych dofinansowań. Maksymalna korzyść, o jaką mogą starać się osoby powracające za granicę w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy, to prawie 36 tysięcy złotych. Pojawia się jednak pewien haczyk i utrudnienie, które zostało wprowadzone w czerwcu 2022 roku. Przed tą datą nie było minimalnego okresu, przez który powinieneś zostawać bez pracy. Obecnie od czerwca 2022 roku wynosi on co najmniej 3 miesiące. Jednak nie jest to okres zarejestrowania w Urzędzie Pracy, ale okres, w którym ogólnie przebywasz bez pracy. Z tego dofinansowania pokryjesz szereg potrzeb inwestycyjnych, zaczynając od środków trwałych, niektórych usług marketingowych, czy także towarów do sprzedaży lub materiałów do świadczenia usługi. Należy podkreślić, że każdy Urząd Pracy ma swoje odrębne druki, a także osobny regulamin, który powinieneś dokładnie sprawdzić, zanim przystąpisz do przygotowywania wniosku. Przygotowałem dla Ciebie wcześniej serię materiałów poświęconych dofinansowaniu z Urzędu Pracy, więc jeżeli jesteś zainteresowany, link do nich znajdziesz w opisie. Kolejnym instrumentem, który mogą wykorzystać osoby powracające za granicę, to dofinansowania unijne. Łączna korzyść z tego dofinansowania przeważnie jest w widełkach między 40 a 50 tysięcy złotych. Jednak warto zaznaczyć, że nie jest to kwota, którą w całości możesz przeznaczyć na jednorazowe zakupy. Z reguły na jednorazowe zakupy inwestycyjne będziesz mógł przeznaczyć około 23 tysięcy złotych. Pozostała kwota to wsparcie pomostowe, czyli taka comiesięczna dotacja, którą będziesz otrzymywał przez 6 do 12 miesięcy. Z reguły oscyluje w okolicach między 1000 a 2,5 tysiąca złotych. Będziesz mógł ją przeznaczyć na bieżące koszty, takie jak marketing, ZUS, księgowość, czy chociażby najem pomieszczeń do samochodów. To dofinansowanie także zostało omówione na naszym kanale i zapraszam Cię do obejrzenia pełnego materiału. Link także znajdziesz w opisie. Ostatnie dofinansowanie bezzwrotne, które Ci teraz omówię, to dotacja z lokalnych grup działania. I tutaj, żeby ubiegać się o to dofinansowanie, nie musisz być osobą bezrobotną, tak jak w przypadku dotacji unijnej czy dotacji z Urzędu Pracy. Główny wymóg, który stawiany jest przed przyszłym beneficjentem, to adres zameldowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rozumiane jako siedziba firmy. Chodzi o miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Korzyści finansowe, które możesz otrzymać z tego dofinansowania, są w widełkach między 50 a 100 tysięcy złotych, a to o jaką kwotę możesz wnioskować i jaką otrzymasz, zależy od ogłoszenia, które znajdziesz na stronie lokalnej grupy działania. Jeżeli zostanie nabór ogłoszony na 75 tysięcy, to w przypadku decyzji pozytywnej otrzymasz 75 tysięcy złotych. Ani grosza mniej, ani grosza więcej. To dofinansowanie w głównej mierze możesz przeznaczyć na pokrycie inwestycji w środki trwałe, oprogramowanie, prace remontowo-budowlane. Nie pokryjesz tego dofinansowania zakupu towarów czy materiałów potrzebnych do produkcji. To dofinansowanie także szczegółowo omówiłem na naszym kanale w poprzednich tygodniach. Link do niego także znajdziesz w opisie. Przejdźmy teraz do zwrotnych środków, z których możesz sfinansować start własnej działalności gospodarczej. Jest to rządowy program Wsparcie w Starcie. Cechy charakterystyczne preferencyjnej pożyczki. Przede wszystkim stosunkowo długi okres, przez który będziesz mógł zwracać to finansowanie. Jest to 7 lat. Po drugie,
niska stopa procentowa, która na chwilę obecną wynosi 1,33 punktu procentowego. Po trzecie, stała stopa przez cały okres finansowania. Po czwarte, możliwość rocznej karencji w spłacie rat kapitałowych. I ostatnia charakterystyczna cecha to bardzo elastyczne możliwości finansowania Twoich potrzeb inwestycyjnych. Z tej pożyczki możesz sfinansować zarówno zakup środków trwałych, oprogramowania, usług, a także koszty bieżące, oprócz kosztów osobowych, takich jak ZUS czy wynagrodzenia. Koszty bieżące możesz finansować do 6 miesięcy od założenia działalności gospodarczej. To finansowanie preferencyjne także omówiłem już wcześniej na naszym kanale. Link do niego znajdziesz w opisie. O którym z wymienionych przeze mnie form finansowania działalności gospodarczej nie wiedziałeś wcześniej? Daj nam znać w komentarzu. Oczywiście, jeżeli masz pytania dotyczące tego materiału lub innych dofinansowań zwrotnych lub bezwrotnych, napisz je w komentarzu. Na wszystkie pytania odpowiemy. Będę też wdzięczny za polajkowanie naszego kanału i subskrypcję. Im więcej takich czynności, tym nasze darmowe materiały trafią do szerszego grona i będziemy w stanie pomóc większej liczbie osób. To był Jan Brac, kanał bizplanner.pl. Do zobaczenia wkrótce.